Dzisiaj zaprezentuję Wam ploter CNC Salamandra o dużym rozmiarze, bo 4,05 w długości i ponad 1,5 metra w szerokości. Kilka słów, to nie będzie długi materiał wideo, jeśli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam Was do oglądania. Konstrukcję Salamandra mogliście już oglądać na wielu materiałach wideo na naszym kanale YouTube'owym oraz u nas na hali, kiedy przyjeżdżacie i oglądacie różne maszyny. Często Salamandra również stoi, bo na bieżąco budujemy różne konstrukcje. Ta jednak Salamandra różni się tym, że zazwyczaj składamy ją w wymiarze około 2 na 1,20 m, 2,5 na 1,23 m, na 1,20 m. A tutaj mamy salamandrę o długości 4,05, mówimy tutaj o polu użytkowym, i szerokości 1506 mm. I jest to rozmiar, który zażyczył sobie klient, ponieważ będzie przerabiał on płyty z D-Bondu, które jak wnioskuję, są w takim wymiarze w standardzie. No i aby obrabiać taką całą płytę, żeby nie trzeba było jej ciąć, no to potrzebował taki wymiar tego plotera. Omówimy sobie w tym materiale, w jakiej konfiguracji klient zażyczył sobie taką maszynę, bo być może ktoś z Was również ma w planach obrabianie D-Bondu i od razu będzie to dla Was wyznacznikiem, jaką konfigurację najlepiej sobie dobrać, żeby spełniała Wasze oczekiwania i żebyście mogli się na czymś wzorować. Dla osób, które po raz pierwszy trafiły na nasz materiał wideo i pierwszy raz widzą Salamandrę, to słowem wstępu kilka słów. Przede wszystkim mamy tutaj ploter zbudowany w całości przez nas, czyli przez firmę Fauslot Polska. Możecie do nas przyjechać, obejrzeć nasze plotery. Znajdujemy się pod Wrocławiem w miejscowości Smardzów Wrocławski. Wystarczy, że zadzwonicie i się umówicie na spotkanie, to albo Salamandrę, mamy też inne plotery, większe, mniejsze. Będziecie mogli sobie zobaczyć na żywo, przetestować swoje materiały, no i dowiedzieć się wszystkiego na jej temat. Zarówno tych plusów, jak i minusów, bo to często podkreślam. Jeżeli chodzi o minusy, my też o tym mówimy. Nie przedstawiamy naszych maszyn jako tych idealnych urządzeń, bo każda maszyna ma swoje wady i zalety, więc jeśli chcecie coś wiedzieć więcej, to zapraszam Was do kontaktu. Ploter w całości zbudowany jest z profili aluminiowych konstrukcyjnych i profili aluminiowych systemu Fauslot. Tutaj klient zdecydował się na zakup plotera Salamandra od razu z podstawą, czyli ze stołem, na którym jak widzicie znajduje się cała konstrukcja. Stół, który tutaj widzicie, zbudowany jest z profili aluminiowych 40x40, tutaj mamy profil 40x40 i tutaj po długości 40x80, tak aby nie dochodziło do żadnych większych ugięć. Oczywiście profil posiada również poprzeczki, tutaj możecie zobaczyć, stół posiada poprzeczki, możecie tutaj zobaczyć jedną poprzeczkę, jak się przejdziemy dalej, zobaczymy na samym środku kolejną poprzeczkę z profilu 40x80, no i kolejna poprzeczka również z profilu 40x80. Często pojawiają się różne opinie na ten temat, to znaczy, że taki stół będzie latał, tutaj mamy naprawdę duży stół, no i zobaczcie sobie jego złapie, co prawda nigdy na wideo tego dobrze nie można zaprezentować, ale jest to naprawdę już stabilna konstrukcja, bo waga całego tego urządzenia też sprawia, że cała konstrukcja jest mocno usztywniona. Dodatkowo pamiętajcie też o tym, że tutaj mamy akurat stół, który jest na nóżkach, jednak mamy klientów, którzy na przykład decydują się na to, aby zastosować sobie taki kątownik, mamy je w ofercie, no i przytwierdzić na stałe do posadzki. Jeżeli jest taka możliwość, to również tak można zrobić. Na tej podstawie stoi ta główna konstrukcja naszego plotera, która zbudowana jest tak, jak już wspomniałem, również z profili aluminiowych. No i mamy tutaj profil systemu Fauslot, tutaj mamy profil CBIM, mamy tutaj profil aluminiowy 20x40. Jak widzicie, mamy tutaj takie poprzeczki, na których następnie będzie ułożony jakiś materiał, albo na przykład może być ułożony tutaj MDF, jeżeli jest taka potrzeba, bo różnie klienci rozwiązują tę kwestię. Jedni robią sobie z MDF-u całe stoły, kto inny projektuje stoły podciśnieniowe, tak więc tutaj macie możliwość ułożenia czegoś na tych profilach, a dodatkowo przykręcenia, przykładowo jak to byłby MDF, tak jak tutaj mamy, laptop sobie leży, no to wystarczy, że przewiercicie ten MDF, do rowka w profilu aluminiowym wrzucicie sobie wpust młoteczkowy i taki stół można sobie, taką podstawę, na której będziecie kładli właściwy materiał, możecie sobie przykręcić do podstawy maszyny, no i to znów wpłynie na sztywność całej konstrukcji. Konstrukcja urządzenia jest również przymocowana do naszej podstawy stołu, tutaj widzicie takie aluminiowe blaszki, które skręcają
naszą maszynę, konstrukcję naszej maszyny, szkielet, razem właśnie z tą podstawą i takich blaszek jest kilka na całej długości, tak więc ta konstrukcja górna nie spadnie z naszego stołu. Oś X jest również zbudowana z profili aluminiowych, tak naprawdę CBIM, bo mamy tutaj dwa profile CBIM połączone z sobą, tutaj od tyłu jesteśmy, więc to dobrze możecie zobaczyć, tutaj to wygląda, jak to wygląda od przodu, więc mamy połączone dwa profile CBIM, kiedy jeden jest pionowo w ten sposób, drugi jest poziomo ułożony, przez co znów zwiększamy sztywność całej konstrukcji, a przede wszystkim sztywność tej osi X z osią Z, do której sobie za chwilkę przejdziemy. Podjadę sobie teraz maszyną bliżej, żebym Wam mógł pokazać Z-kę. Ok, widzimy tutaj oś Z. Tutaj, jeżeli chodzi o oś Z, na naszej stronie internetowej macie możliwość wyboru różnej konfiguracji tej osi. W tym przypadku mamy jedną grubą płytę aluminiową, też przez nas zaprojektowaną i wykonaną, na której znajdują się wózki, to też sobie za chwilkę omówimy w materiale wideo w dalszej części, które są przytwierdzone do kolejnych płyt aluminiowych i do tej płyty aluminiowej przytwierdzone są uchwyty wrzeciona, a wrzeciona tutaj mamy 2,2 kW, o tym też za chwilkę Wam więcej powiem. Na również samej płycie znajdują się włączniki krańcowe, no i oczywiście silnik, to też za chwilkę Wam w skrócie omówię. Co jest ważne w przypadku osi Z, to już skoro przy niej jesteśmy, to Wam powiem, mamy tutaj napęd na śrubie kulowej. W innych konfiguracjach może tu być profil na przykład CBIM i napędzany ten profil będzie, wtedy ten wózek osadzony na profilu CBIM będzie napędzany za pośrednictwem śruby Acme, jednak tutaj klient zdecydował się, ja uważam, na trochę sztywniejsze rozwiązanie niż takie klasyczne właśnie na profilu CBIM. A skoro jesteśmy już przy osi Z i omówiliśmy sobie w skrócie napęd, no prawie cały w skrócie omówiliśmy napęd, bo jeszcze mamy tutaj kwestię silnika, który jest zainstalowany, to jest silnik NEMA23 z encoderem. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej na temat zachowań silników z encoderami, dowiecie się tego również w innych materiałach wideo. Między innymi polega to na tym, że taki silnik krokowy jest w pewien sposób kontrolowany. To znaczy, jeżeli ma pokonać daną odległość, no to on będzie starał się tą odległość pokonać. Jeżeli do tego nie dojdzie, bo spotkamy jakąś przeszkodę na drodze, no to wyświetli nam się błąd na sterowniku, no i zatrzymany zostanie proces. A w przypadku silników krokowych, takich klasycznych, bez encodera, na przykład kiedy nam by się zaklinowała taka ośka, no to teoretycznie program nie zdaje sobie z tego sprawy, dalej kontynuuje swoją pracę, a na przykład my chcieliśmy zejść na jakąś tam głębokość, nie doszło do tego, no przez co może dojść na przykład do tego, że wykonamy detal nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. W momencie, kiedy macie silniki z encoderem, no to taki błąd zostanie prawdopodobnie wykluczony, no bo wiadomo, że są zawsze jakieś tam wyjątki, no zatrzyma się wtedy taki proces. Przejdźmy jednak do osi Y, no i opowiem Wam, jak tutaj jest zrealizowany napęd, a jest on bardzo podobnie zrealizowany jak w przypadku każdego plotera. Mamy tutaj listwę zębatą, tak samo silnik z encoderem, przełożenie na koło na pasku zębatym, tak jak tutaj widzicie, to ten cały element jest również wykonany z aluminium i również zaprojektowany przez nas. Tutaj przy okazji mogę Wam powiedzieć o płycie bocznej, również wykonane jest z aluminium, też przez nas zaprojektowana, na której, jak widzicie, zainstalowane są wózki Highwin HGR25, no i szyna tak samo 25, więc mamy tutaj już dużą, masywną szynę, po której poruszają się wózki i dzięki temu uzyskujemy ruch wzdłuż osi Y. Taki układ mamy z lewej strony naszego urządzenia, czyli mamy tutaj jeden silnik, dwa wózki, spójrzcie sobie, tutaj mamy dwa wózki HGR25, szynę HGR25, no i z prawej strony, jak się przyjrzymy, mamy ten sam układ, czyli znowu silnik z encoderem, przełożenie tak samo na pasku, na koło zębate, no i listwę zębatą, a nad nią znajduje się również szyna Highwin HGR25, no i wózki HGR25. Wrócimy sobie teraz jeszcze do osi X i tutaj mamy bliźniaczo podobny system jak w przypadku osi Y, bo mamy również szynę Highwinową 25 i wózki HGR25, a cały napęd identycznie jak na osi Y jest realizowany na listwie zębatej. Tutaj myślę, że ten napęd lepiej widać, tak więc mamy nasz silnik, znowu silnik z encoderem, mamy na wale silnika zainstalowane koło zębate, następnie pasek zębaty, który widzicie, przechodzi na duże koło zębate, które jest
połączone z zębatko, z kołem zębatym, która porusza się wzdłuż naszego, naszej listwy zębatej, którą tutaj widzicie. Tutaj jeszcze warto Wam pokazać, myślę, że oprócz tej jednej szczyny, która znajduje się w górnej części, osadzona na profilu cebim, to mamy tak samo jeszcze drugą szczynę, tak samo 25 i wózek HGR25, który tam się znajduje. Z lewej strony widzicie prowadnicę kabli, która jest położona również na profilu 20x80, no i w tej prowadnicy kabli znajdują się wszystkie przewody od silników krokowych, od wrzeciona czy od wyłączników krańcowych. Wyłączniki krańcowe. Jeden wyłącznik mechaniczny krańcowy znajduje się tutaj z prawej strony, tak więc kiedy maszyna dojeżdża sobie, wykonuje funkcję home, no to ona dojeżdża, to za chwilkę Wam pokażę, do tego wyłącznika krańcowego. Mamy kolejny wyłącznik krańcowy na osi Z, tak więc kiedy ten wózek się podnosi na samą górę z razem z wrzecionem, no to tutaj kolejny mamy wyłącznik krańcowy zainstalowany na tej płycie dla osi Z. No i mamy jeszcze jeden wyłącznik krańcowy dla osi Y, który znajduje się tutaj na samym końcu. Zobaczcie sobie, tutaj mamy jeszcze jeden wyłącznik krańcowy mechaniczny. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał jakiś inny rodzaj wyłącznika albo mieć wyłączniki na początku i na końcu takiej całej danej osi, no to jest to możliwe do zrealizowania. Tutaj klient zdecydował się, albo tak zostało mu doradzone, żeby standardowy zrobić układ, to znaczy krańcówki tylko na jednym końcu każdej osi. W przedniej części, jak widzicie, mamy dwie skrzynki elektryczne. W jednej ze skrzynek znajduje się m.in. falownik do naszego wrzeciona czy zasilacze, a z lewej strony widzimy skrzynkę, w której znajduje się driver, oraz, czyli płytka sterująca oraz drivery dla naszych silników z enkoderami. No i oczywiście włącznik główny na obudowie, zarówno jeden jest dla uruchomienia wrzeciona, a właściwie falownika, a tym samym wrzeciona, a drugi jako główny zasilający. Z lewej strony widzimy jeszcze wyłącznik bezpieczeństwa. Idziemy sobie jeszcze do tematu wrzeciona i osprzętu, który tutaj widzimy. Przede wszystkim mamy tutaj wrzeciono 2,2 kW, chłodzone powietrzem, falownik, który widzieliście w tej skrzynce. Maksymalne obroty to jest 24 tysiące obrotów na minutę. No i wrzeciono dzięki temu, że jest sterowane za pośrednictwem falownika, a falownik jest podłączony do naszej płytki sterującej, no to podczas pracy możemy sobie regularnie, płynnie zwiększać, zmniejszać obroty, regulować prędkość obrotową wrzeciona, możemy uruchomić je automatycznie przy starcie, tak więc jest to bardzo wygodne. Dodatkowo tutaj klient zdecydował się na system mgiełki, tak więc mamy tutaj przyłącze powietrza oraz drugie przyłącze doprowadzające nasze chłodziwo. Tutaj mamy zbiornik na chłodziwo, więc można je wykorzystać podczas pracy. Oczywiście nie trzeba, tutaj w zależności od tego, jakie kto ma potrzeby. W momencie, kiedy mamy system mgiełki, potrzebujecie jeszcze mieć zewnętrzny kompresor, który będzie oczywiście Wam podawał powietrze na ten zawór. No i mamy również tutaj czujnik położenia osi Z, właściwie położenia. Czujnik do pomiaru wysokości frezu nad materiałem dla osi Z. Ten czujnik sobie tutaj demontujemy, krokodylek zapinamy sobie do naszego frezu, to kładziemy na materiale. Tak samo materiału wideo, jak to zrobić, znajdziecie na naszym kanale YouTube, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak to działa, na pewno znajdziecie. No i tak naprawdę to jest cały układ tego urządzenia. To, na co muszę zwrócić szczególną uwagę, to jest jej wymiar i wady związane z tym wymiarem. Długość nie ma większego znaczenia, bo tutaj tak naprawdę nie dojdzie do jakichś większych ugięć, przekrzywień i tak dalej. Możemy zrobić dla Was, jeżeli będziecie chcieli, jeszcze dłuższą konstrukcję. Wadą takiego rozwiązania, kiedy tutaj już w polu roboczym osi X mamy ponad 1,5 metra, są ugięcia. Właściwie mamy tutaj ten ruch skrętny podczas pracy i muszę zaznaczyć, że kiedy decyduje się ktoś na maszynę na chwilę obecną, bo już pracujemy nad jeszcze mocniejszą wersją Salamandry, ale na chwilę obecną, kiedy mówimy tutaj o szerokości ponad 1,5 metra, musicie pamiętać o tym, że może wystąpić ten ruch skrętny podczas dużych obciążeń pracy, dlatego taka konstrukcja nie jest na pewno dedykowana do obróbki materiałów takich jak na przykład aluminium, bo będzie to po prostu niedokładne. W przypadku obróbki jakichś lekkich materiałów, to znaczy gdzieś tworzyw, pianek, miękkiego drewna, jak najbardziej taka konstrukcja powinna Wam się sprawdzić.
Ale tak jak powiedziałem, im szersza taka konstrukcja, tym większy ten ruch skrętny może się pojawić, przez co na przykład nasze wrzeciono właśnie może pracować przede wszystkim w tej płaszczyźnie, gdzieś tam się delikatnie poruszać, przez co zmniejszamy tak naprawdę dokładność naszego urządzenia. Ale pamiętajcie też o tym, że zawsze można dobrać odpowiednie parametry pracy, odpowiedni frez do waszego materiału i do możliwości maszyny i zmniejszając odpowiednio prędkość, czy to jak będziemy wchodzili w materiał, jak agresywnie będziemy wchodzili, czyli jak głęboko będziemy wchodzili w ten materiał, jak dobierzemy sobie parametry wrzeciona, no to też jesteśmy w stanie wykonać różne frezowanie, nawet w tym aluminium, o którym powiedziałem, że nie dedykujemy tej maszyny pod aluminium, ale jeśli ktoś by bardzo chciał, no to mówię, dobierając odpowiednie parametry pracy, będziecie w stanie to obrobić, nie będzie to super idealne, nie będzie to super dokładne, aczkolwiek myślę, że gdzieś tam takie wypośrodkowany efekt każdy z was będzie mógł uzyskać. Jak już wspomniałem, ta maszyna będzie skierowana do debondu i tutaj w przypadku debondu no nie będzie bardzo dużych oporów, tak więc wiemy, że ta maszyna na pewno się sprawdzi. Ostatni aspekt, który wam pokażę, to jeszcze jak ta maszyna sobie pracuje. Powiem kilka słów na temat programu sterującego, bo nie będę wam pokazywał, jak ona frezuje z dwóch względów. Po pierwsze, materiałów znajdziecie wiele na naszym kanale YouTube. Po drugie, tak naprawdę za chwilę ta maszyna ma być dokończona, spakowana i wyjeżdża już do klienta. Urządzeniem sterujemy za pomocą na przykład laptopa czy jakiegoś komputera stacjonarnego. Mamy tutaj przewód USB, który wychodzi z naszej skrzynki, w której znajduje się sterownik. Darmowe oprogramowanie OpenBuild Control. Tutaj pamiętajcie o tym, że jest to oprogramowanie do sterowania maszyną, a nie do przygotowywania G-kodu czy modelowania. Więc jeżeli chcecie modelować, przygotować G-kod, na ten temat również znajdziecie materiały na naszym kanale YouTube. Aczkolwiek przyda wam się jakiś zewnętrzny program, na przykład Autodesk Fusion 360. Po podłączeniu przewodu USB do naszego komputera i uruchomieniu darmowego oprogramowania OpenBuild Control, które dostarczamy razem z maszyną, klikamy sobie tutaj rozłącze. O, wybieramy sobie port, do którego jest podłączone urządzenie, klikamy connect, łączy nam się urządzenie z maszyną. Oczywiście wcześniej trzeba włączniki główne uruchomić. No i mamy możliwość sterowania naszą maszyną. Możecie to robić za pomocą tutaj tych ikon strzałek, czyli na przykład Y plus, zobaczcie, odjeżdża sobie. Y minus, maszyna do nas dojeżdża, X plus porusza się w prawą stronę, X minus będzie się poruszała w lewą stronę, mamy tutaj Z minus, zobaczcie, obniży nam się nasze wrzeciono, teraz wózek się podniesie, kiedy kliknę, więc macie możliwość sterowania właśnie za pomocą tych strzałek lub też strzałek na klawiaturze, zobaczcie, ja strzelam strzałkę do góry i nasza brama odjeżdża, strzałka w dół i nasza brama do nas podjeżdża i to samo w lewo strzałka, w prawo strzałka, ewentualnie pick up, pick down i wtedy nam się to obniża albo podnosimy nasze wrzeciono. Oczywiście w oprogramowaniu OpenBuild Control, tutaj jak ktoś będzie chciał wiedzieć na ten temat, to jeszcze raz zachęcam do prześledzenia naszego kanału na YouTubie. Macie funkcję Home All, kiedy sobie ją klikniemy, no to nasza maszyna dojedzie do krańcówek, za chwilę wam to wszystko pokażę. Mamy również możliwość uruchomienia wrzeciona. Tutaj wchodzimy sobie w Tool On, następnie wybieramy sobie wrzeciono, powiedzmy, że chcemy je uruchomić na 25%, klikamy to i nasze wrzeciono, jak widzicie, zaczęło się obracać. Możemy również wyłączyć nasze wrzeciono. Czekajcie, bo to przyciągnąłem. I nasze wrzeciono się wyłączyło. Oczywiście możliwość resetowania położenia osi X, Y, Z, bo tutaj zobaczcie, kiedy ja będę teraz przesuwał sobie powiedzmy X, no to zmienia nam się położenie tego X-a, kiedy kliknę sobie tutaj set 0, to jest punkt zerowy dla osi X, czyli przykładowo, kiedy byśmy mieli jakiś tam surowiec, który będziemy chcieli obrabiać i w osi X to jest nasz punkt zerowy, który sobie ustalimy w programie, no to klikamy sobie punkt 0 i maszyna wie, że od tego punktu powinna rozpocząć pracę. Oczywiście system tak zwanego awaryjnego zatrzymania, wyłączenie alarmów, czy możliwość sprawdzenia stanu danych krańcówek. Tutaj jeżeli byśmy kliknęli w jakąś krańcówkę, no to nam się pojawi informacja, że dana krańcówka została wciśnięta. Maksymalna prędkość pracy tego urządzenia, tak to ustawiliśmy u nas na sterowniku, można ten zakres tam delikatnie zwiększyć, zmniejszyć, aczkolwiek ta maszyna wyjdzie do klienta z takimi ustawieniami
prędkości, gdzie maksymalnie uzyskamy prędkość w osi X i Y 15 metrów na minutę i myślę, że to w większości przypadków rzeczywiście jest wystarczające. Na koniec pokażę Wam jeszcze funkcję właśnie tą Home All. Ta funkcja uruchamia proces, w którym każda oś będzie się poruszała do swojego punktu zerowego maszyny, to znaczy do punktu, w którym znajduje się krańcówka. Ten proces jest wolniejszy, żeby nie uszkodzić żadnej osi. To jest prędkość 1000 mm na minutę. Klikam i zobaczcie sobie, Z-ka dojeżdża do krańcówki, uderzyła. No i teraz sobie oś X zjeżdża do prawej strony, bo tam mamy naszą krańcówkę. No i do samego końca z lewej strony mamy krańcówkę osi Y. Dojedzie do tego punktu zero, dojedzie do tych krańcówek, zatrzyma się. No i to jest tak naprawdę taki punkt zerowy dla całej naszej maszyny. Maszyna dojechała do swojego punktu zerowego, tak więc teoretycznie możemy sobie na przykład tutaj kliknąć set 0 dla każdej osi i wiemy, że to jest punkt zerowy dla osi X, Y, Z. Pokażę Wam jeszcze szybko, jak ona do mnie podjedzie, jak wygląda taka prędkość 15 metrów na minutę. Przytrzymuję strzałkę do mnie. No i załóżmy, że ta brama dojechała sobie prawie do samego początku. No nie chcę gdzieś tu uszkodzić laptopa i chcę móc Wam jakoś to ograć. Więc mamy teraz bramę, która dojechała na prawie sam początek. Oczywiście tak samo możemy sobie szybko przesunąć X-a. No i mamy tak samo X-a przesuniętego na drugi koniec. Na koniec napisałem Wam takie krótkie kilka linijek kodu, żebyście zobaczyli, jak ona sobie tam gdzieś pracuje po przekątnej z tą maksymalną prędkością. Tak więc uruchomię Wam program i zobaczycie sobie, jak to się porusza. Tak więc myślę, że w tym miejscu będę kończył. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej w ogóle na temat konstrukcji Salamandra, to zachęcam Was do prześledzenia naszego właśnie kanału na YouTubie, gdzie będziecie mogli zobaczyć wiele różnych tematów związanych z Salamandrą. Osoby, które mają jakieś pytania, zachęcam do zostawienia komentarza lub też kontaktu z nami, czy to telefonicznie, czy mailowo. Jeżeli ktoś z Was chciałby zobaczyć maszynę na żywo, zapraszam pod Wrocławiem, miejscowość Smardzów. Tutaj nas znajdziecie, będziecie mogli sobie przyjechać, zobaczyć maszyny i wspólnie omówimy sobie Wasze projekty i temat, nad którym pracujecie. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do zobaczenia już wkrótce.